Jeśli spędzacie Państwo urlop nad Bałtykiem, czy też w okolicach jeziora Żarnowieckiego, lub planujecie rowerową wycieczkę po północnych Kaszubach, a może sobotnio-niedzielny wypad samochodem za miasto, to gorąco zachęcamy do odwiedzenia prawdziwego hitu turystycznego, jakim jest kompleks rekreacyjno-turystyczny Kaszubskie Oko, położony na terenie gminy Gniewino. Zgodnie z zamierzeniem architektonicznym, obiekt usytuowano w pobliżu górnego zbiornika elektrowni wodnej Żarnowiec. Najważniejszym elementem kompleksu jest wieża widokowa imienia Jana Pawła II. Jest to unikalna budowla o kształcie klepsydry z centralnie położonym trzonem i okrągłą platformą widokową usytuowaną na wysokości 44 metrów. Wieża stoi na utwardzonym kopcu, wewnątrz którego znajduje się punkt informacji turystycznej, w którym można dowiedzieć się, co ciekawego gmina Gniewino ma do zaoferowania turystom spędzającym tu czas. Ponadto w środku jest izba regionalna prezentująca ciekawostki z okolic jeziora Żarnowieckiego. Na sam szczyt wieży można dostać się na dwa sposoby. Pierwszy to pokonanie 212 schodów, drugi zaś to skorzystanie z windy, która jednorazowo może pomieścić do 6 osób. A gdy już dostaniemy się na sam szczyt wieży i wyjdziemy na platformę, to czekają tu na nas widoki zapierające dech w piersiach. Przepiękna okolica, aż po plaży Bałtyku. Jesteśmy na wysokości 157 metrów nad poziomem morza, co sprawia, że możemy podziwiać krajobraz stworzony zarówno przez naturę, jak i przez człowieka. Naszym oczom ukaże się górny zbiornik elektrowni wodnej Żarnowiec. Jest to sztuczny zbiornik o powierzchni 122 hektarów, którego dno pomieściłoby 130 pełnowymiarowych boisk piłkarskich. W kierunku południowo-zachodnim widzimy z kolei farmę 18 wiatraków, rozlokowanych w okolicach wsi Lisewo. Patrząc natomiast w kierunku północno-wschodnim, dostrzeżemy krańce największego w tym rejonie Kaszub jeziora Żarnowieckiego. Turyści przebywający w okolicach jeziora mogą skorzystać z niewątpliwej atrakcji, jaką są rejsy po jeziorze stateczkiem Nadolanin, cumującym na przystani tuż obok skansenu. Jednorazowo Nadolanin może zabrać na pokład do 50 osób. Z wieży dostrzeżemy też samą miejscowość Gniewino, gdzie czekają na Państwa jeszcze inne atrakcje w postaci chociażby krytego basenu, czy też gwarantującą doskonałą zabawę dla całej rodziny, super nowoczesną kręgielnię wyposażoną w 4 tory. Kompleks Kaszubskie Oko to nie tylko sama wieża. Przebywając na jego terenie, można chociażby odbyć lekcję botaniki. Wokół kopca wieży rozlokowano ogród z roślinami, wzorowany na rozwiązaniach francuskich. Można tu spotkać zioła, kwiaty, krzewy i byliny. Są także oczka wodne. Dodatkową atrakcją jest pole do minigolfa, wyposażone w 18 stanowisk ułożonych promieniście u podnóża wieży. Minigolf to gra, która wprawdzie wywodzi się z kręgu kultury anglosaskiej, jednakże w Polsce zyskuje sobie coraz większą popularność. Jest to połączenie sportu i rozrywki na świeżym powietrzu. To zabawa dla starszych i dla młodzieży. Od strony wschodniej pole otoczone jest drewnianą pergolą i ścieżką spacerową z romantycznymi ławeczkami. W Kaszubskim Oku pamiętaliśmy także o najmłodszych. To dla nich specjalnie urządzono plac zabaw i mini ścieżkę zdrowia. Plac zabaw położony jest bezpośrednio tuż przy restauracji o nazwie Kaszubskie Oko. Można tu skosztować takich oto wspaniałych dań obiadowych, deserów i naprawdę zrelaksować się po zwiedzaniu całego kompleksu. W chłodniejsze dni miłą atmosferę we wnętrzu lokalu zapewni blask kominka. Ponadto na terenie kompleksu można urządzić sobie grilla, a w przyszłości powstanie tu tor gokartowy.
Reasumując, kompleks rekreacyjno-turystyczny Kaszubskie Oko to jedna z najciekawszych propozycji na spędzenie wolnego czasu, jakie powstały ostatnio na terenie województwa pomorskiego. To świetna zabawa dla całej rodziny. Serdecznie zapraszamy.